bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowościach Latowicz i Wielgoraz, stanowiących własność gminy Latowicz. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Tytułem prowadzenia poradni na komisjach temat już dokładnie zapoznali, była dyskusja, teraz sołtysi są obecni, więc kończy nam się umowa dzierżawy na wynajęcie dwóch budynków przychodni. My po starej nomenklaturze mówimy o ośrodku zdrowia, jeden w Latowiczu, drugi w Wielgolesie. Powierzchnie są następujące: 195,20 metra kwadratowego i druga powierzchnia 150 dopiero Latowicz, jeśli chodzi o Wielgolas, 156,56 metra kwadratowego plus 38 metrów kwadratowych powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego. To jest taki podwójny garaż dla samochodów osobowych. Aktualnie czynsz miesięczny za te obydwa ośrodki stanowi kwotę 4384 zł, co w przeliczeniu na cenę jednostkową daje kwotę 12,47 zł z metra kwadratowego bez powierzchni użytkowej tego budynku gospodarczego, a z powierzchnią użytkową odwrotnie. Z powierzchni użytkową 11,25 zł z metra kwadratowego, a bez powierzchni 12,47. Taka jest stawka. Taka jest cena jednostkowa za metr kwadratowy powierzchni. I tutaj na komisjach te dyskusje radni prowadzili. No, wniosek jest taki, są przedstawiciele firmy Centrum, rozumiem dlatego, bo żeby móc podyskutować. Ja myślę, że dyskusja powinna zmierzać w dwóch tematach. W kolejności następującej. Jakość świadczonej opieki zdrowotnej, bo to najbardziej nas wszystkich interesuje. A ta drugi temat jest istotny, ale tak naprawdę mniej istotny niż ten pierwszy, czyli określenie stawki czynszu na następne lata. Pytanie jeszcze jak? Bo tak ogólnie, rzecz może ujmując, to radni generalnie są, żeby współpracować z firmą centrum. To jest, wydaje mi się, dobra informacja. Natomiast chcą mieć wpływ na jakość tej służby zdrowia. Chcieliby, bo taka jest postulat radnych, żeby lekarze, którzy pracują w Latowiczu, pracowali w Latowiczu, czy tutaj niekoniecznie jeździli w inne miejsce i żeby w końcu dorobić się lekarza dla tamtej zachodniej części Latowicz, dla Wielgolasu. Żeby tam był jakiś stały lekarz. Jeśli te dwa warunki będą, tak powiem, spełnione, to by, tak powiem, bylibyśmy z tego naprawdę zadowoleni. A oczywiście, czy chcielibyśmy, żeby był dużo większy, 20 zł, nawet za metr kwadratowy, taka propozycja, ale będziemy, rozumiem, o tym rozmawiać. Tak w wielkim skrócie myślę, że dyskusja będzie, bo temat służby zdrowia jest tematem naprawdę istotnym dla nas wszystkich. To współpracujemy lat 10 i bardzo też nam przewodniczący współpracuje. Co tak na wstępie, no Państwo wiecie, że te sprawy, które były zawarte w tej pierwszej umowie z panem wójtem 10 lat temu, no my wypełniliśmy, no bo ośrodki są oba wyremontowane. Wiadomo, że też tam jakieś tam remonty drobne, potrzebne teraz są przez użycie, ale ogólnie zostały wyremontowane, spełniają wymogi nowej ustawy, która była wtedy wchodziła. Postawiliśmy również, jak Państwo wiecie, aptekę, która stoi w centrum Latowicza. A więc jakby staramy się tą opiekę najbardziej świadczyć dobrze dla mieszkańców gminy. Oczywiście nie mówimy, że jest super pięknie różowo, bo problem jest, Państwo też pewno słyszycie w mediach, jest jeden, no brakuje lekarzy i ten problem dotyka wszystkich. Jest tam też również jako grupie tutaj firmy zajmujące się działalnością medyczną. No musimy to powiedzieć otwarcie, no jest problem z lekarzami, tych lekarzy zawsze jest mało, za mało, jak w naszym całym kraju. Oczywiście my pozyskujemy, teraz mamy grupę właśnie pozyskaną z Białorusi, bo już mamy lekarzy, stażystów, więc mam nadzieję, że to co Pan Wójt powiedział, że Wielgolas w końcu doczeka się lekarza, który będzie tam dedykowany do Wielgolasu. Ja chciałam podnieść sprawę ośrodka zdrowia w Wielgolesie i pracy lekarza. Dlaczego nie ma stałych godzin pracy lekarza? Tydzień, dwa tygodnie temu lekarz pracował poniedziałek, wtorek, środa. Czwartek, piątek, sobota nie było lekarza. W tym tygodniu z autopsji wiem, tak było. To było dwa tygodnie temu bodajże. Z autopsji
pacjent chciał tylko skierowanie do specjalisty, do okulisty. Poniedziałek nie ma już miejsc. Dzwonią w poniedziałek. Nie ma już numerków. Wtorek też już nie ma. Dopiero zapis mógł się zapisać w środę, gdzie w środę lekarz przyjmuje od 14 do 17. Godzina 16. Zapisany pacjent, więc też nie pojedzie do Warszawy, bo tam akurat chory miał w Warszawie już kartę założoną w szpitalu Czerniakowskim. Może dopiero w czwartek jechać do specjalisty. Więc jakie oczekiwanie? Dlaczego mówię, nie ma stałych godzin pracy lekarza w Białorusi? Tam jest rezydent Białorusin u nas. Tak jest, gdyby to był raz przyjmuję, jeszcze może to słowo, że w jednym tygodniu po prostu, tak jak mówię, ani stałych dni nie ma, ani godzin. Bo albo przyjmuje do południa, albo jest tak, że tylko po południu. Bardziej tak, jakby było bardziej znormalizowane. Byśmy chcieli tak, żeby lekarz rezydent, jeżeli by nas leczył, to niech by leczył nas porządnie, a nie z laptopa, że będzie otwierał i będzie szukał, jaka to przyczyna. Także tak, tutaj w przypadku rezydentów, no to jeżeli mamy ten właśnie model lekarzy, czy jedno, czy drugi, czy Białorusinów, czy Polaków, pamiętajmy Państwo, że oni mają jeszcze, oprócz tego, że no, u nas zdobywają praktykę, mają obowiązkowe praktyki w szpitalu. I teraz taka sytuacja, że być może to jest spowodowane tym, troszkę, że on nie zawsze jest w tych samych godzinach, bo on mu też szpital ustawia, kiedy musi odpowiedni oddział zaliczyć, jak gdyby, tak? Na przykład interny, czy tam chirurgię, tak dalej, dalej. Więc być może to jest dlatego spowodowane, ale no, ja się... Proszę sprawdzić, jak odchodzą ludzie ze środka zdrowia z po prostu się wypisują. Bo dla nas, jeśli ten odpływ zamyka się w gminie, jeszcze to przeżyjemy, ale jak się nie zamyka, bo nie zwiększają wtedy godziny przyjmowania naszych. To też nie wtedy dobrze. Powiększają się nam kolejki. Dokładnie. To się napiętrza. Czy lepiej jest, jeśli to się zamknie w granicach gminy, no i niech Wielkolas w końcu zacznie działać się w sposób prawidłowy, to wtedy na to będzie się miał lepiej, tak? Ale Wielkolas ludzie odchodzą do Sinicy. Liczą się z tym, że w Latowiczu może być podanie. A dlaczego odchodzą? Bo nie ma warunków tam do leczenia i nie ma po prostu lekarzy, dlatego odchodzą. Ja bym tutaj postulował, żeby jednak przyłożyć nacisk na rozbudowę tego ośrodka w jego lesie. No dobrze, to jest to, to jest pewny problem. To problem nutrycyjny lekarski, to jest bardziej, powiedzmy, jest to pewien problem związany właśnie z brakami kadrowymi, ale jak Państwo już powiedzieliśmy, postaramy się zrobić tak, żeby to było lepiej, tak? Na pewno postaramy się też tutaj tę kwestię regulować i zrobić to, żeby bardziej dostępni byli dla Państwa lekarze nasi. Mam skończyć? Druga sytuacja, kwestia budowy w Biegolesie. Proszę Państwa, no, nie ukrywam, że trzeba się trochę zastanowić, tak? Dlatego też ten ośrodek został przez nas zremontowany w Wielkolesie. Ja wiem, że on może nie jest, ale on ogólnie według wszystkich praw sanepidu spełnia wymogi, tak? Dotyczące tego lokalu. No tak, tylko jak ta osoba ma się dostać, która ma kłopoty, nie wiem, z nogami, mówię, starsza osoba. Jest. No, ale jak rozsypał na górę. Rozsypał się. Poczekałem do gabinetu. Mamy tak, mamy około... W Wielkolasu w tym okresie wydaliśmy ponad 160 tysięcy. To był taki koszt remontu tego ośrodka w Wielkolasie. Ja nie ukrywam, że dlaczego o tym tak mówię. No po prostu znamy się lat 10, nie chcę Państwu mydlić oczu. Tak? Budowa tego środka nawet najmniejszym sumtem bardzo gospodarczym będzie około pół miliona złotych. 500 tysięcy. To jest taki koszt. To będą wykończenie, zrobienie pracy, podjazdy, kanalizacja, woda. To jest pacjentów w Wielkolesie. No, nawet jeżeli powiedzmy uznamy, że poprawimy jakość obsługi, no, poprawimy przez to być może, mamy 1662 osoby. Czy to się wzrośnie? Pewno nie wiem, czy Wielkolas ma dodatni przyrost naturalny czy ujemny. Bo jeżeli powiedzmy powiemy, że na przykład będzie tych osób, załóżmy sobie, wszyscy razem dorzucimy, że będzie go 2500, więc właśnie zbieramy z sumtem wspólnym i państwa, bo poprawimy jakość obsługi, a państwo pomogą nam zebrać pacjentów, żeby się zapisali, no to wtedy możemy mówić o pewnego rodzaju kwestii inwestycyjnej. Bo nie ukrywam, inwestycja w wysokości pół miliona złotych, no jest taką dosyć dużą inwestycją, tak, na wydaniem pieniędzy. Jeżeli tych pacjentów będzie mniej, albo będzie grupa talii podróżnych. To jak będzie nowy ośrodek zdrowia, to... To są składniki podróżne, tak? Jak nie będzie, to tak samo. Dobrze, no ale... Musi być jakiś usług, wtedy ludzie przyjdą, tak? A jak... Ta jakość, jeżeli będzie zachowana i w tym ośrodku, i w nowym, to jakby... Wiemy, że jakość jest tutaj podstawą. I tutaj to, co pan mi powiedział. Ale jakby nie, znaczy Państwo, jeżeli no, chcecie, możemy przedstawić jakby konkretne kalkulacje.
Licząc w ten sposób, ten ośrodek, nowy ośrodek, jeżeli byśmy mieli go wybudować za kwotę minimum 500 tysięcy, a to jest i to podejrzewam, że to jest niedoszacowana kwota, bo to jest... To jest szacowana na dzisiejszy czas, kiedy w całym procesie planistycznym i ona będzie naprawdę, bo jest pan w sukcesie, rośnie bardzo mocno, szczególnie stawka godzinowa, tak? Czy tutaj na tego nie przewidzimy, czy stawka godzinowa będzie teraz 15, czy będzie, powiedzmy teraz jest 17, czy 18, a będzie może 25, tak? Więc tutaj sami wiecie państwo, idzie stawka, ale czy ktoś pracuje jeszcze i sam zatrudnia ludzi, to wie, że są stawki. Tak? Przy tej konfiguracji, no musi, to jakby to dlatego musimy wspólnie jakby usiąść do takich rozmów. Usiąść i porozmawiać. Następna zgoda była, że jednak jeśli przedłużymy umowę na ileś tam lat, to państwo podejmiecie to. No tak, że kwestia taka, kwestia jest na pewno taka. Resumowa jest umowa z państwem, powiedzmy tutaj przy takim tylko 10 lat. Druga sytuacja umowa również na ten najem tego gruntu co najmniej, no powiedzmy 10-15 lat, no bo na czymś musimy to postawić. Tak? I musimy też nie ukrywać, no kwestia też, wiecie państwo, tutaj może też prowadzić działalność. No właśnie, no. Państwo prowadzi, jak którzy prowadzą działalność, to też my musimy lepiej budować jest nie z własnych środków, mamy na działalność bieżącą, a środków kredytu. Kredyt myślał się przez hipotekę, tak? No tak zasada, prosta z banku. Więc tutaj no, są kilka takich pytań do państwa, czy państwo jako rada, czy właściciele gruntu, czy nie wiem, czy straż pożarna. To jest oddzielna rozmowa, my wynajmniej ośrodków. Ale chwileczkę, ale jeżeli chodzi o inwestycje, to musi na przykład postawić. Jeżeli państwo uczycie to w kwestii pewnej umowy z inwestycją w Wielkolesie, no to trzeba też to powiedzieć, tak? I jeszcze jeżeli tylko wynajmniej. Takie pytanie, czy tam planujecie również otwarcie apteki, czy raczej... Wiecie państwo, no tam jest punkt apteczny i punkt apteczny można być, bo tam już działa punkt apteczny, no. Czy jest sens wchodzić między nimi? No nie wiem, no czy on działa dobrze, tego też nie wiem. To tutaj jeśli to będzie w jednym budynku się mieściło, to jak najbardziej. Tylko że wtedy ta kwota... To rozrośnie, tak, no, ona się nie rozbija. Na przykład ja pan jeszcze doskonale wie, w ubiegłym roku prowadziliśmy rozmowę. Ja jestem przedstawicielem straży i tego właściciela, znaczy nie właścicielem, tylko przedstawicielem jednostki, która jest właścicielem tego gruntu. I tam ja deklarowałem, że tam nie ma problemu z zawarciem umowy na okres dzierżawy, prawda? To jest, może to być nawet i 20 lat. Także, czy nawet dłuższy okres. Tym nie ma problemu, bo my i tak w przyszłości tam nic na tym gruncie nie planujemy i nie będziemy planować. A jeśli chodzi o umowę tutaj na świadczenie usług z gminą, to już jest odrębna sprawa, prawda? Tutaj nie ma problemu z zawarciem, jeśli chodzi o dzierżawę tego gruntu. Nie ma problemu na bardzo długi okres. Dobrze, no okej. Panie Sołtys, jeszcze jeszcze odnośnie służby zdrowia. Są takie sytuacje, że u pani Gaszewskiej jest bardzo dużo zapisanych chorób. Na te wizyty kontrolne za tydzień przypuszczalnie. I w tym czasie choruje dziecko. Jest jakaś tam choroba taka, że dużo dzieci choruje, jest taki okres, nie? I wtedy, czy nie mógłby doktor Noszczak pomagać, nie? Bo trzeba czekać albo na SOR jechać, albo wypalić, nie? Bo to nie ma takiej sytuacji, albo pani doktor SOR, czy nie? Pani doktor Gaszewska ma wyznaczone godziny nagłe. To są godziny dla tych dzieci chorych. Dużo więcej dzieci niż pani doktor może przyjąć? Bo są tak? Ale nagłych jest na przykład dwa numerki wolne. Ale czy nie, tutaj nie ma numerów, są godziny i jakby my to zawsze planujemy tak, że są co najmniej tam kilka pozycji w danej godzinie jest kilka. Tak, wizyty, które tam nie wiem, 4 czy 5, gdzie można zapisywać dzieci nagłe. To musimy wiedzieć konkretnie, bo wtedy jakby możemy porozmawiać z personelem. Jeżeli na przykład my możemy wiedzieć, że jest jakiś tam problem na przykład konkretnie w tym dniu, tak, to wtedy my możemy jakby zainterweniować, tak, i od razu tutaj jakby to wyjaśnić. Bo tak ogólnie to ciężko jakby teraz powiedzieć, czy to było w zeszłym tygodniu, bo na przykład tam, nie wiem, doktor Noszczak tak nie przyjął, czy w innym terminie. Dobrze by było, gdybyście państwo to zgłaszali, tak, do nas bezpośrednio. Przychodni na prostu. Ale nie, nie chcemy skarżyć. Ale to nie chodzi o to, jakby to nie chodzi o skarżenie. To informacja, dla nas to jest jakby, dla nas to jest informacja, prawda, co się dzieje, no bo też nie zawsze możemy tu być. Tu przyjeżdża pani dyrektor Wolańska, też państwo ją poznali zresztą razem. Przyjeżdża prezes co jakiś czas, ale nie jest tu codziennie, tak, i to też jest trudno, tak, wyłapać, co się dzieje na danej lokalizacji, jeżeli jest się raz na jakiś czas. A jak państwo zgłaszacie takie uwagi, no to wtedy od razu możemy zainterweniować. No, są jakieś tam oczywiście skargi,
wpływają nawet do tutaj tak bezpośrednio do nas do biura wpływają te skargi i bardzo dobrze, bo wtedy my wiemy, co się dzieje, tak? Że coś się złego tak zadziało, czy coś trzeba poprawić. Sytuacja jest dynamiczna. Trzeba to zamknąć, bo to będzie. Ja od was chcę oczywiście taką umowę podpisać, jaka jest wola większości rady, tak? Bo każdy może mieć różne tam zdanie, ale czy w waszym przekonaniu 5 lat, no bo jednak trzeba dać więcej. I stawka, może przeholowaliśmy, bo tak jak pan Marek powiedział, wstyd byłoby za jej wola zbrać 20 złotych. 16 na 5 lat, może być? Zgadzam się? A 16 na 5 lat? Brutto. 16 brutto. Czy może to przyjąć według was? Możemy tam wpisać, że powiedzmy tutaj pan wójt jako przedstawiciel gminy będzie z nami prowadził rozmowy i dogadamy się w sprawie właśnie inwestycji w Wielgolesie. No tak no, możemy też znaczy, ja tutaj nie bardzo jestem potrzebny rozmowy, bo chyba, że chcą państwo na gminnej działce. Tak, to wtedy. No to wtedy ja proszę. Wiesz, można. Nie, nasza strażacka jest ideała. A tutaj są różne wnioski. Zakończmy dyskusję. Propozycja wójta, że jest umowa na 5 lat będzie zawarta za 16 zł brutto. Ale czy to ktoś to policzył, jaka to będzie różnica między 12 plus 2 to 16 brutto? Nie mała różnica. 12 brutto mała. Już było. Brutto było. No to pan wie, może prowadził. Dobrze, już cofam. Mała różnica. I deklaracja, panie Michale, że w przyszłym roku na początku siadałem do rozmów. Odnośnie rozbudowy. Czy to ja bym chciał, tak dobrze, tylko pytanie, kwestia, dobrze, tylko my spotkamy się na wewnętrznym gruncie, tylko ja bym chciał ustalenia, to chciałem ustalenia dokładnie z Velitransem, bo w pierwszym nie koncepcji... Nie ma, nie, znaczy nie, nie rozmawiać. Ale karetka jest nie do ruszenia. Dlatego, że... Karetka duża, ma być. Nie. Wtedy nie będzie żadnych. Dlatego, że zrobicie u nas niepotrzebny ferment, i tak mamy dużo innych rzeczy do zrobienia, więc żeby był spokój społeczny, nie ruszajcie tematu, dobrze? Tak się ustało. Jest warunek. Pan dyrektor się odezwie, mam powiedzieć, że nic nie wiem, tak? Tak jest. Tak jest. Nie wiem. Pan przysięgnie. Proszę za sam zaproponuję. Tu mają dobre warunki, tu są zadowoleni. Chyba, że druga powiedzieć, że mają złe warunki. Pan dyrektor. A, dyrektor ma złe warunki. Gdzie pan z pracownikami porozmawia? Ma złe warunki, pracownicy nie spełniają warunków, bo jest za późno przychod do karetki. Bardzo wcześnie. Tak samo wcześnie. Dobra, słyszeliśmy już inną opinię. Tak już spoczynamy. I zadowolenie. I czas też. Czyli propozycja 5 lat i 16 zł. Tak. 16 zł 5 lat i w ciągu tych 5 lat panowie poprawiają jakość usług i jakieś kroki w kierunku rozbudowy. I jakieś tylko konkretne. Czy tam jest droga? Proszę. Tak jest. Dobra, jest taka wola, to przystępujemy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowościach Latowicz Wielgoraz stanowiącej własność gminy Latowicz. Teraz kto jest za, głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Witek Andeszek. Pan Leszek już, pan Witek.
Głosowało 15 radnych, 12 było za, 3 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta. Nie, stanowisko zostało. A, za uchwałą, przepraszam. Uchwała została podjęta, wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.